Absolutnie uwielbiam takie pytania. Po pierwsze, dzięki za pytanie. Po drugie, do reszty możecie takimi pytaniami mnie zawalać, bo jak tam, gdzie jestem, co robię, to wiadomo. Każdy chce wiedzieć. Ale to są pytania, na które warto odpowiadać. To może skoczmy do tyłu 5 lat. Wtedy byłem 16-letnim Radkiem. Mieszkałem już w Londynie. I jedyne, co wtedy widziałem w życiu, to była muzyka. I muzyka była najważniejsza. Siedziałem godzinami, grałem na gitarze. Miałem przed sobą wielką wizję zostania czymś, czym nie zostałem, bo mi się nie chciało. Podchodziłem do życia tak bardzo... Miałem dość sporo pieniędzy jak na swój wiek i po prostu wywalałem wszystko. Nie było dla mnie życia za rok, dwa. Wszystko było z dnia na dzień i było... Taką największą zmianą wkraczania w życie było podejście finansowe do rzeczy. Wcześniej było rozpierdol wszystko i się pobaw tak najlepiej i było fajnie. Nie mówię, że to było złe. To jest dobre, jak się ma tam poniżej 20 lat. Ale trzeba dojrzeć finansowo i ogólnie życiowo, jak się już trochę przechodzi w te starsze lata, trzeba sobie oszczędzać, trzeba myśleć nad jakimś mieszkaniem, jakieś pieniądze, jakieś prace, jakieś inwestycje najlepiej. Małe, bo małe i złe, bo trzeba się nauczyć na jakichś błędach, ale jeśli już nawet popełniam te błędy, to staram się robić tak, żeby się z nich uczyć, a nie wtedy, jak miałem 16 lat, każdy mój błąd był absolutną kurwa katastrofą, z której nie można było nic wyciągnąć. Po prostu pijany Radek, 24/7. Niewinny 16-latek, który we mnie żył, wierzył, że wszystko można osiągnąć miłością i pasją. A z wiekiem zacząłem dostrzegać, że ta miłość i ta pasja to bardzo ważne oczywiście. Ale nawet z talentem to wszystko nie pomoże, bo jeśli nie masz pięknej buzi i tatusia, który załatwi ci duży kontrakt albo znajomości, to zazwyczaj szanse na zdobycie czegokolwiek są małe, przynajmniej w rzeczach, które ja wtedy wierzyłem, że da się to jakoś ogarnąć. Kolejna ważna sprawa. Podejście do tak zwanego na zawsze. Na zawsze będziemy razem, zawsze chcę robić to i to. Już praktycznie w ogóle nie używam słowa zawsze, jeśli chodzi o przyszłość, bo biorąc pod uwagę to, jaką ja jestem zmienną osobą i to, że zawsze jest bardzo długim czasem, to po prostu nie ma prawa działać. Także dobieram słowa, jeśli chodzi o przyszłość, bardziej rozważnie. Szczególnie, że przyszłości nie da się przewidzieć, a ludzie myślą, że o, mam 16 lat, powiem sobie teraz, że zawsze będzie zawsze i... Takie typowe na zawsze w ustach 16-latka trwa zazwyczaj 3-4 miesiące. Rok. No dobrze, ale jesteś 16-latkiem i nie masz prawa wiedzieć, bo jeszcze się nie nauczyłeś, że to się tak szybko skończy. A jak masz 21 lat, to już troszkę zaczynasz dostrzegać takie rzeczy. Bujam się tak, bo mam mega ciężką torbę, ale... Gdybym miał coś powiedzieć do siebie, kiedy miałem 16 lat, powiedziałbym absolutnie, kurwa, Radek, nic nie zmienię. Miałem tak zajebiste lata wtedy. Może nie były najrozsądniejsze, może powinienem teoretycznie zrobić kilka innych rzeczy, ale nie chcę zmienić nic. Było tak. Rzecz, która się we mnie nie zmieniła od 5 lat i zakładam, że prędko się nie zmieni, to jest to, że nie spóźniam się. Jestem zawsze na czas, wychodzę dużo wcześniej niż trzeba, czy to chodzi o spotkania z ludźmi, samoloty, autobusy. Praca tam wyjebane, do pracy można się spóźnić raz na jakiś czas. Kilka minut oczywiście, pół godziny to już bym bardzo przepraszał. I co za tym idzie, zawsze czekam na kogoś. Jestem pół godziny wcześniej, on się spóźnia pół godziny, mam godzinę dla siebie i to też jest taka spora część mojej osobowości, że ja lubię spędzać czas sam. Jeśli bym sobie na przykład teraz tutaj usiadł pod pięknymi drzewkami, mi takie coś nie przeszkadza. Ja sam w swoim towarzystwie czuję się świetnie i nigdy nie siedzę i się nudzę, zawsze mam, wiecie, jaką ja mam głowę, tysiące pomysłów i zawsze coś i można do kogoś zadzwonić, do babci, do...